Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Hala Stulecia Wrocław, rok 2017. Dobieg końca, pierwszy dzień zmagań. W każdej z grup mamy przynajmniej kilku liderów. No, oczywiście nie we wszystkich, ale w każdej grupie osoba, która ma 4 punkty, prowadzi. Zaczniemy od turnieju dziewcząt, od grupy najmłodszej. W grupie D8 mamy dwie zawodniczki, które mają po 4 punkty z 4 partii. To Wiktoria Śmietańska i Zuzanna Gaszka. Natomiast po 3,5 punktu Alessia Anatoli i Alicja Wojs. Przeczytam tylko tak pokrótce wyniki, dlatego że dopiero czwarta runda dzisiaj się zakończyła. Zostały rozegrane 4 rundy, także mamy sporo tych nazwisk do przeczytania. W grupie D10 Wiktoria Janikowska, Izabela Tokarz, Zofia Roszkiewicz mają po punktów 4. W grupie D12 również 3 zawodniczki zgromadziły maksymalną ilość punktów. To Martyna Starosta, Irena Hertlein i Anna Krzyżosiak. W grupie D14 Emilia Dyląg i Patrycja Waszczuk mają po 4 punkty z 4 partii. Później dwuosobowy peletonik Monika Marcińczyk i Magdalena Budkiewicz po 3,5 punktu. Jeśli chodzi o grupę D16, to mamy samodzielną liderkę Pola Mościcka, 4 punkty z 4 partii. Dalej Zofia Frej, Michalina Rudzińska i Honorata Kucharska. I w grupie D18 mamy liderkę, która ma aż punkt przewagi nad następnymi zawodniczkami, to Oliwia Kiełbasa. Dalej po 3 punkty już troszeczkę więcej osób, mianowicie Weronika Posuniak, Katarzyna Dwilewicz, Anna Kubicka, Agnieszka Admochowska, Agata Topolan, Anna Karykowska, Paulina Pędrak i Pola Parol. Także jak widać w grupie D18 mamy jedną liderkę, a później już punkt przewagi nad następnymi zawodniczkami. Najbardziej liczna jest grupa D10, jeśli chodzi o turniej dziewcząt. Jeśli chodzi o turniej chłopców, w grupie C10 mamy najwięcej zawodników, grubo ponad 100. Zobaczmy teraz, przeczytam wyniki innych grup. Grupa C8, Kamil Warchoł, Krzysztof Wojtacha, Wojciech Wielgus i Bartosz Bartodziej, punktów 4 z 4. Dalej, jeśli chodzi o grupę C10, Piotr Karwacki, Bartosz Fischer, Jan Klimkowski, Szymon Malinowski i Dariusz Dziewoński również mają 100% punktów. Grupa C12, Filip Łuczak, Kamil Dzida, Krzysztof Oleksy, Maciej Jeda. Grupa C14, Mieszko Miś, Paweł Teclaw, Jonasz Baum i Bartosz Norek po 4 punkty. Grupa C16, Kosma Pacan-Milej i Jakub Kosakowski mają po punktów 4, później cały peleton po 3,5, czyli cały peleton dwuosobowy. Janko Koszyński i Igor Kowalski. A jeśli chodzi o grupę C18, mamy dwóch liderów, którzy na pewno jutro się spotkają. To Kacper Grela i Michał Wiśniewski. Po 3,5 punktu zgromadzili Paweł Fukowski, Mikołaj Tomczak i Kamil Kozioł i Michał Karpus, także to pokrótce przedstawione wyniki. Jak na razie sędziowie na szczęście nie mieli bardzo dużo pracy z tego, co zauważyliśmy. Wszystko odbywa się w bardzo fajnej sportowej atmosferze. Warunki są naprawdę komfortowe. Nie jest duszno, mimo że na zewnątrz pogoda jest bardzo słoneczna. Tutaj czujemy się wszyscy bardzo dobrze i mam nadzieję, że po następnym dniu również będę mógł powiedzieć, że wszystko zabiega bez zakłóceń. I zapraszam Państwa na kolejny dzień zmagań Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.